Witam Państwa w piątek 19 stycznia. Po negacji symetrycznego układu XABCD na indeksie WIG20, co wiązało się z takim dość spektakularnym przełamaniem strefy 2537-2545, choć za drugim podejściem, bo też warto tutaj pamiętać, że najpierw doszło do naruszenia tej strefy, dopiero kolejny atak popytu zadecydował o tym, że doszło do wspomnianego załamania się struktury XABCD, w efekcie czego indeks poszybował bardzo mocno w kierunku następnej strefy FIBO 2615-2620. No i w tej chwili już od kilku dni wydarzenia rozgrywają się w tym właśnie rejonie cenowym. W moim odczuciu jest to analogiczny pod względem jakby wagi znaczenia przedział w odniesieniu do strefy 2537-2545. Co prawda nie składa się z projekcji wyznaczonej na bazie układu harmonicznego, no niemniej jednak tutaj tym bazowym elementem konstrukcyjnym są na pewno zniesienia zewnętrzne, przede wszystkim 127,2 tej pokazywanej w tej chwili pod fali spadkowej. No, we współczesnej analizie technicznej, jak wiadomo, zniesienie 127,2 jest szeroko wykorzystywane i to w bardzo różnych strategiach inwestycyjnych. Ja bardzo często tworzę w oparciu o tego typu zniesienia węzły FIBO i zawsze taki element no, odgrywa tutaj główną rolę, a warto podkreślić, że w rejonie 2620 wypadają także inne zniesienia zewnętrzne, między innymi 161,8, co tworzy, no jak widać, respektowany, zdecydowanie respektowany obszar cenowy FIBO. W tym kontekście o pierwszym negatywnym wskazaniu moglibyśmy mówić dopiero w sytuacji trwałego wybicia się indeksu poniżej strefy 2565-2568. I tutaj również ciekawostka, bo ta strefa z kolei składa się z trzech kluczowych zniesień wewnętrznych. 18,6 to zaznaczyłem na wykresie, czyli 18,6 całego impulsu wzrostowego, ale również 23,6 i 38,2, czyli w zasadzie trzy kluczowe, wręcz książkowe zniesienia koncentrują się tutaj w tym niewielkim trzypunktowym korytarzu cenowym, a dodatkowym wzmocnieniem jest zniesienie 100% fali spadkowej, tej pokazywanej w tej chwili, czyli czerwona przerywana linia. Te wszystkie elementy, czyli cztery elementy tworzące potencjalne wsparcie, rzeczywiście, trzeba to obiektywnie stwierdzić, wyznaczają potencjalnie istotny węzeł popytowy, gdzie w przypadku uaktywnienia się w tej chwili podaży popyt powinien z łatwością powstrzymać rozwijający się ruch spadkowy. Gdyby było inaczej, moglibyśmy wówczas mówić o pierwszym negatywnym wskazaniu technicznym w ujęciu krótkoterminowym i to w moim odczuciu zapowiadałoby test węzła 2537-45. Nadal utrzymywałbym tą strefę na wykresie, z tego względu, że teraz koncentrują się tutaj zniesienia wewnętrzne właśnie wygenerowane na bazie bieżącego impulsu wzrostowego. Sygnał pozytywny to trwała negacja strefy 2615-2620. No i w takiej sytuacji tym celem byłaby górna linia kanału i poziom 2657, bazowym celem dla obozu popytowego. Szybkie spojrzenie na kontrakty. Tutaj widzimy ten rozwijający się ruch boczny, strefa 2611-2618. Ważny dla nas w tej chwili punkt odniesienia, bo jest to nieprzypadkowy węzeł podażowy. Tutaj rzeczywiście no, widać zresztą na wykresie, rynek się stabilizuje, nie odnotowujemy wzrostu aktywności podaży, no ale z kolei na tle chociażby dzisiaj rynku niemieckiego wykazujemy się słabością. Tam popyt ze zdecydowanie większym impetem kreuje wydarzenia. U nas tylko ruch boczny, no ale rozwijający się ponad pierwszym zniesieniem 14,6 całego ruchu. A zdecydowanie kluczowe znaczenie, o czym pisałem w komentarzach, ma tutaj na pewno węzeł 2576-2581. To jest analogiczna historia jak z WIG-iem 20 i strefą 65-68. Też składa się ten węzeł z trzech kluczowych zniesień, dodatkowo dolna linia kanału w
Więc negacja tak skonstruowanego wsparcia to już poważniejszy w ujęciu krótkoterminowym sygnał słabości. Na razie popyt zachowuje przewagę techniczną, są jednak problemy z pokonaniem strefy 2611-2618. Ma to oczywiście w kontekście rynków bazowych no, taki może wydarzyć się taki przebieg wydarzeń, że no te rynki teraz zachowują się bardzo silnie. Jeśli tam dojdzie do uaktywnienia się podaży, no to u nas też generalnie może dojść do przetestowania zniesienia 14,6 czy nawet wsparcia 2576-2581. No chyba, że w przypadku uaktywnienia się podaży nadal przyjmiemy taką postawę neutralną, z jaką w tej chwili mamy do czynienia. W każdym bądź razie trwała negacja oporu 11-18 to oczywiście zapowiedź kontynuacji ruchu, no i wówczas zwróciłbym uwagę na poziom 2639, to jest właśnie zniesienie 127,2 tej, tutaj posłużę się wikiem 20 fali spadkowej. Indeks DAX, wspomniany silny ruch wzrostowy i powrót do znanego nam już węzła podażowego 13416-13436. Ewentualna negacja tej strefy to możliwość przetestowania obszaru 13500-13526. No i w dalszej kolejności zniesienie 113% tej fali zaznaczonej czerwoną przerywaną linią, czyli pułap już 13627. W tej chwili o pierwszym takim wymiernym sukcesie byków moglibyśmy mówić w momencie trwałego przełamania właśnie historycznie potwierdzonego już oporu 13416-13436, a głównym wydarzeniem, przynajmniej w moim odczuciu, jeśli chodzi o indeks DAX i mijający już pomału tydzień, to wydarzenie jest obrona strefy 13165-13178. Przypominam, strefy wyznaczonej na bazie dwóch kluczowych zniesień 38,2, 61,8. Niewielkie naruszenie, ale popyt generalnie uaktywnił się w tym właśnie przedziale cenowym. S&P dzisiaj w skali dziennej, tutaj zaznaczyłem te historycznie istotne strefy, potencjalne bariery podażowe, przypominam o strefie 2640-2660, bardzo silny opór, przez moment zadziałał, potem zasada zmiany biegunów, kontynuacja ruchu. Następny węzeł 2732-42, przełamanie, zasada zmiany biegunów, kontynuacja ruchu i w tej chwili zbliżamy się do długoterminowego, tak to nazwijmy, oporu 2829-2860, bardzo szeroki korytarz cenowy wyznaczony na bazie horyzontu miesięcznego. Więc tutaj, o czym już wielokrotnie wspominałem, generalnie można spodziewać się jakichś reakcji ze strony podaży. Natomiast takim wymiernym jakby przejawem wzrostu presji podażowej, co wygenerowałoby nam sygnał słabości w ujęciu krótkoterminowym, byłoby dopiero przełamanie 2732-42. Teraz w tym, nazwijmy to w cudzysłowie, starym węźle podażowym koncentrują się również liczne zniesienie wygenerowane na bazie już bieżącego ruchu wzrostowego. Ja bardzo lubię takie sytuacje, gdzie nakładają się strefy cenowe FIBO, bo to generuje dodatkowe wzmocnienie, więc ewidentnie w przypadku uaktywnienia się podaży obserwowałbym rynek amerykański, indeks S&P właśnie w odniesieniu do węzła 2732-42. On wyznacza tak naprawdę przestrzeń dla potencjalnego ruchu kontrującego i z punktu widzenia oceny sytuacji technicznej wykresu no nie można było mieć żadnych zastrzeżeń, gdyby taka korekta się wykrystalizowała, a strefa została wybroniona. Problemy pojawiłyby się dopiero w momencie przełamania tego właśnie węzła. Na razie popyt zachowuje oczywiście przewagę. Dziękuję bardzo.